taką mieszanką ukraińsko-rosyjską, czyli Nikołaja Demki. Szowinistyczne działania były wykorzystane w gruncie rzeczy do zrobienia czarnego obrazu Polski jako kraju antysemickiego. To było wykorzystane i to trwało, i to dzisiaj płacimy też za te rachunki na Zachodzie, nasza opinia w znacznym stopniu była kształtowana też przez tamte wydarzenia. Ale szanowni Państwo, Moczar był jako wielkorządca i stojący na czele resortu spraw wewnętrznych, był człowiekiem, który miał grono przyjaciół. Taki wąski krąg ludzi, którzy się spotykali na półprywatnych przyjęciach. Należał do tego Korczyński, należał też Jaruzelski. Ale Moczar został odsunięty razem z Gomułką, a Jaruzelski, tak jak mówiliśmy, piął się dalej w górę. Za czasów Gierka awansuje dalej i szanowni Państwo, w roku 80 i 81 dochodzi do szczytu kariery w PRL-u. Bo szczyt kariery to funkcja pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tak? Czyli jest najwyżej, gdzie można dojść, bo sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego nie zostanie, tak? Czyli doszedł do szczytu kariery w PRL-u. W PRL-u oczywiście został wybrany przez zjazd partii oficjalnie, ale faktycznie wiedział, do kogo wykonać pierwszy telefon. Pierwszy telefon po oficjalnym już zamknięciu procedury wykonał do Moskwy. Jest to zaprotokołowane, jakich słów użył. Serdecznie podziękował towarzyszowi Leonidowi Iliczowi Breżniewowi za zaufanie, którym go obdarzył i obiecał, że tego zaufania nie zawiedzie. Jest dokument, który jest protokołem tej rozmowy. I nie zawiódł. Szanowni Państwo, stan wojenny po okresie Solidarności został wprowadzony nie w obronie jakichś dziwnych sytuacji, nie w obronie tego, żeby nie było przelewu krwi, bo przelew krwi i tak był, nie w obronie społeczeństwa, tylko był wprowadzony po to, żeby władza komunistyczna mogła w dalszym ciągu funkcjonować w Polsce. My dzisiaj mamy dokumenty PRL-owskie, dokumenty służb PRL-owskich, dokumenty MSW, dokumenty MON-u. Co udało się zniszczyć, to się udało zniszczyć, ale mnóstwo rzeczy nie udało się zniszczyć. Co więcej, za czasów Jelcyna historykom udało się dotrzeć trochę oficjalnie, trochę nieoficjalnie, dotrzeć do dokumentów Biura Politycznego Sowieckiego. Szanowni Państwo, kiedy w roku 89-90 mówiło się o tym, jakie były kulisy stanu wojennego, to ci, którzy mówili, a nie ruszajmy Jaruzelskiego, mówili często, poczekajmy, to w Moskwie jest prawda, jak będą dokumenty moskiewskie otwarte, to się dowiemy. I z drugiej strony ludzie mówili, jak będą dokumenty moskiewskie otwarte, to się dowiemy, jak było. Bo jedni byli przekonani, że być może się uda pewne rzeczy przykryć, a drudzy byli przekonani, że wtedy wyjdzie prawda na jaw. I szanowni Państwo, dokumenty centrali sowieckiej władzy, centrum, zostały opublikowane. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego to było centrum władzy. Posiedzenia to były posiedzenia z Breżniewem i ludźmi, którzy byli odpowiedzialni za poszczególne fragmenty życia imperium, czyli KGB, czyli wojsko, czyli poszczególne resorty. I tam, gdzie Breżniew i ten zespół podejmowali decyzje, Breżniew czasami poszukiwał rady. On podejmował ostateczną decyzję, ale tam to dyskutowano. I z tych dokumentów wiemy dokładnie, bez żadnych dwuznaczności. Jaruzelski wielokrotnie prosił o to, żeby Sowieci dokonali inwazji na Polskę, żeby wprowadzili stan wojenny własnymi rękami. Dlaczego? Bo Jaruzelski bał się, że nie podoła. Operacja stanu wojennego, przygotowania były prowadzone już w sierpniu 80 roku. To bajki później robiono, że
kryzys narastający spowodował, że trzeba było wziąć społeczeństwo w opiekę przed elementami kontrrewolucyjnymi. To jest wersja Jaruzelskiego z roku 1981. Tak? Kontrrewolucja Solidarności zagrażała upadkiem gospodarczym społeczeństwa i państwa. Wersja 81. Wersja 89-90. Chroniłem Polskę przed inwazją sowiecką. Te wersje były zupełnie różne i są do siebie nieprzystające. Ale tak jak mówiłem, Jaruzelski wie, kiedy, jaka wersja jest odpowiednia dla danego czasu. Propaganda, media, wyczucie, że kształtujemy cały czas własną biografię i biografię państwa, którym zarządzaliśmy. I dzieje państwa, którym zarządzaliśmy. Szanowni Państwo, dlaczego Jaruzelski starał się o to, żeby Sowieci załatwili sprawę? Dlatego, że nie był pewien własnych sił. Stan wojenny przygotowywany już od sierpnia 80 roku był doskonalony, dopracowywany, ale w międzyczasie Solidarność pokazywała swoją siłę. I kiedy wiosną 81 roku w wagonie kolejowym postawionym specjalnie na bocznicy kolejowej w Brześciu nad Bugiem spotkali się nieoficjalnie wysłannicy Breżniewa, Dmitrij Justinow, szef MON-u i Andropow stojący na czele KGB, Jurij Andropow, spotkali się z najważniejszymi ludźmi w PRL-u. Stanisławem Kanią, wtedy jeszcze pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR i Wojciechem Jaruzelskim, szefem MON-u, który zawiadywał przygotowaniami do tego, żeby to wszystko wziąć i wyciszyć, wziąć, zacisnąć pętlę naszej społeczeństwa. I oni pozostawili raporty z tych rozmów. I mówił o tym wielokrotnie, że Jaruzelski sprawia wrażenie człowieka, który nie potrafi podjąć tej decyzji. Oni mają wątpliwości, czy to zrobi, czy tego nie zrobi. Jaruzelski prosi, żeby to zrobili Sowieci. Sowieci mówią nie. Ale mówią, że Jaruzelski się rozkleja. Dlaczego? Dlatego, że jest bezpośrednio po kryzysie bydgoskim. I jak piszą Sowieci w tym dokumencie, w raporcie dla Breżniewa, piszą tak o kryzysie bydgoskim. Cytuję. Wystarczyło ledwie ruszyć dwóch członków Solidarności, a natychmiast podebrał się dosłownie cały kraj. To znaczy Solidarność potrafiła szybko zmobilizować swoje siły. A więc pokazała Solidarność, że potrafi przeciwstawić się agresji. Jeżeli potrafią się przeciwstawić w obronie kilku osób, postawić kraj cały na nogi, to znaczy, że co Jaruzelski ma do dyspozycji? Ma do dyspozycji wojsko, które skąd się bierze? Z poboru, tak jest, z ludu. To jest społeczeństwo, które ma generalnie takie same poglądy jak reszta, bo można robić zajęcia polityczne żołnierzom w ciągu dwuletniej służby, ale po pierwsze, oni cały czas podlegają rotacji. To są nowe roczniki. Po drugie, oni są ukształtowani przez środowiska, gdzie chodzą do kościoła i jeżeli 10% uda się jakoś przekonać, to pozostaje całe 90%. I oni wracają do tego samego społeczeństwa. I tym żołnierzom trzeba nakazać strzelać do robotników, do własnych ojców, matek, do wujka. To dlatego przede wszystkim w 81 roku zrobiono jeden zabieg. Przedłużono sztucznie służbę wojskową rocznikom, które już były, żeby jeszcze bardziej ich mieć pod bokiem, żeby nie wypuścić ich do społeczeństwa. Żeby stan wojenny wprowadzać siłami ludzi, których dłużej mamy pod bokiem. Ale zrobiono inne rzeczy. Zrobiono olbrzymią akcję, która miała powodować, że zapanuje psychoza. Jaruzelski miał też problem z milicją. Milicja zaczęła tworzyć związki zawodowe w 81 roku. W państwie totalitarnym to jest nie do pomyślenia. To znaczy, że się rozpada wszystko.
partia to samo się rozkłada, bo próbowano nawet wspierać wychodzenie członków partii do Solidarności po to, żeby przejąć Solidarność. Okazało się, że Solidarność przejmuje partię. Zaczęły się w partii tworzyć tak zwane struktury poziome, to znaczy działacze partyjni zaczęli mówić: nie chcemy mieć sekretarza przywiezionego w teczce z Warszawy, tylko chcemy go wybierać od dołu. Czyli partia przestaje być partią, zgodnie z zasadami Lenina. Bo centralizm demokratyczny, jak to nazywał Lenin, polegał na tym, że to ma być wszystko scentralizowane i mocno ręką trzymane. A tutaj chcą wybierać sekretarzy, naprawdę chcą wybierać. Więc to się wszystko rozwaziło. Jaruzelski zrobił olbrzymią akcję, która miała być wykorzystaniem psychozy. W społeczeństwie rozpuszczano pogłoski. Rejestrowano też, jakie są nastroje. Pogłoski o tym, że grozi nam co? Inwazja rosyjska. Nie rozwiązanie siłowe wewnętrzne, ale inwazja rosyjska. Pisano Kiszczak, są takie notatki Kiszczaka z jednej z narad MSW, gdzie mówi się, że trzeba straszyć, że wejdą wojska sowieckie, wejdą wojska NRD-owskie, czechosłowackie, że będzie masakra, będzie przelew krwi. Monitorowano za pomocą agentury, za pomocą różnych ludzi, zbierano informacje, które wydają się pozornie dziwne. Szanowni Państwo, jeżeli bierzemy do ręki raporty Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, na przykład z Nowego Sącza, takie przeglądałem, to jeżeli pred Zdruskimi napisano kredą na ścianie, nawet nie farbą, kredą na ścianie, w małej wsi Jordanów, czy w jakimś Pcimiu przysłowiowym, to tego samego dnia ta informacja szła do Nowego Sącza, bo to było województwo nowosądeckie, i tego samego dnia ta informacja szła do oficera operacyjnego w MSW. Tam zbierano raporty, gdzie mówiono o tym, jak ludzie boją się wejścia ruskich, jakie są pogłoski i plotki w kolejkach przekazywane. Czyli na przykład, że transporty polskich mundurów idą po to, żeby Rosjan przebierać. To były plotki, które rozsiewano, ale które też chciano rozsiewać. Psychoza miała być, że się boimy ruskich, nie Jaruzelskiego. Co więcej, pamiętacie Państwo, myślę, że wielu pamięta, hasło listy proskrypcyjne. To miała być druga strona. Walka o oswojenie własnych szeregów. Listy proskrypcyjne to było hasło rozpowszechniane wśród mundurowych. Mówiono o tym, że Solidarność nie walczy o wolność, że nikt takiego nie mówił. Już nawet nie, że kontrrewolucja. Nie mówiono, że... To znaczy mówiono, ale wiedziano, że do funkcjonariuszy, którym się każe strzelać do robotników, też może nie trafić hasło obrony komunizmu, czy tam socjalizmu, jak mówiono wtedy. Ale mówiono, że Solidarność przygotowuje listy ludzi, którzy będą mieli wyroki śmierci razem z rodzinami. Listy proskrypcyjne, czyli jesteś w mundurze, Solidarność obejmie władzę, zlikwidują cię. Mobilizowano w ten sposób szeregi, żeby żołnierze i milicjanci, już nie tylko SBC, ale milicjanci, byli przekonani, że bronią własnych rodzin. W Zakopanem, kiedy spisywaliśmy relacje działaczki Solidarności, jakiej, zresztą nieważne jak się nazywała, w każdym razie pracowała w WSS z Połem, z niejaką Renatą Wygodą, która była żoną milicjanta z Zakopanego. Jak wprowadzono stan wojenny, to ona mówiła, że nie dało się tego wytrzymać, bo ta wtedy wyrzucała koleżance z pracy: dlaczego chcieliście nas mordować? Dlaczego? Co wam zrobiła moja córeczka? Dlaczego chcieliście ją zabić? Nie przyjmowała żadnego tłumaczenia, że to jest nieprawda, że ona nic nie wie o żadnym zabijaniu. Teściowa, może to dziwne, że teściowa, ale teściowa jednego z zawodowych żołnierzy z Wrocławia w latach 90., w końcu lat 90., mówiła mi w Mińsku Mazowieckim, bo tam ją spotkałem, mówiła mi, że przecież Solidarność chciała mordować mojego zięcia, że były wyroki śmierci.
To, szanowni państwo, zostało. To była wojna psychologiczna. I efekt jaki był? Jaruzelski do końca nie był pewien, czy mu się uda. Do końca wnioskował, i mamy zapisy o tym w Moskwie, żeby to jednak Rosjanie zrobili. A Rosjanie mówili nie. Dlaczego Rosjanie mówili nie? Bo byli tacy wspaniałomyślni dla Polaków, bo bali się, że przeleją krew polską. Nie, to im nie przeszkadzało. Słucham? O siebie się bali, dokładnie. Bo doskonale rozumieli, że z jednej strony ugrzęźli w Afganistanie, ale z drugiej strony Polska to jest kraj w środku Europy, 30-milionowy. Nie byle co. Kraj, który po pierwsze trzeba zaatakować, a mieszka w nim naród nie taki jak Czesi. Jeden z wysokich funkcjonariuszy, wiceszef Wydziału Międzynarodowego KPZR, Anatolij Czerniajew, pisał wtedy w dzienniku sekretnym swoim, i dzisiaj to jest opublikowane, że nie możemy wejść, rozmawia z Breżniewem i nie ma mowy o wejściu do Polski, bo Polacy będą walczyć, bo Polacy zrobią nam znowu opór jak w roku 39, bodajże jeszcze przytoczył 44. Oni pamiętali doskonale o powstaniu warszawskim, oni doskonale pamiętali o tym, że Polacy to jest naród, który walczy. Że to nie są Czesi, którzy podnoszą ręce. W 68 roku też pamiętali, jak łatwo Czesi Niemcom oddali swoją niepodległość i wiedzieli, że jest szansa, że to będzie spacer. A w Polsce wiedzieli, że to nie będzie spaceru, że nie ma pewności, jak się wojsko zachowa, nie tylko ludność. Szanowni państwo, ja już na marginesie powiem. Spojrzenie historyczne daje nam też swobodę w tym, żebyśmy zrozumieli o wiele głębszy wymiar oporu, który nawet może zakończył się klęską, który kosztował wiele, takie jak Powstanie Warszawskie, który był oporem podziemia powojennego, ale dopiero z perspektywy historycznej możemy dostrzec te aspekty tych wydarzeń, które gdzieś tam też procentują, które są być może ważniejszym zabezpieczeniem, nasz charakter narodowy, ważniejszym zabezpieczeniem dla naszego bezpieczeństwa niż broń, której nie mamy, żeby się bronić. W strategii wojennej ZSRR cały czas wałkowano doświadczenia II wojny światowej. Do końca istnienia ZSRR. I kiedy myślano o Polsce, wiedziano, że tutaj należy, trzeba się spodziewać oporu. I ZSRR nie było stać na to, żeby 30-milionowy kraj okupować w czasie, kiedy tam jest jeszcze wojna. Sowieci obawiali się, że to zlikwiduje im ostatecznie dostęp do kredytów zachodnioeuropejskich, spowoduje kryzys polityczny, spowoduje też konieczność utrzymywania tego kraju w postaci okupacji wojskowej, co też jest kosztowne, ale też ratowania tej gospodarki, bo ruchy głodowe też powodują, że to jeszcze więcej kosztuje. Tak czy inaczej, mamy analizy też w CIA robione, mamy różne dokumenty, które pokazują generalnie taki obraz. Tak jak pani powiedziała, obawiano się, że takiej inwazji Związek Imperium może nie wytrzymać. Że to może być ten kamień, który spowoduje destrukcję całego państwa. Dlatego Jaruzelskiemu mówiono nie. Ale mimo to Jaruzelski przed samym stanem wojennym zakładał trzy warianty i są dokumenty, które mówią o trzech wariantach. Wariant optymistyczny, wszystko się udaje. Wariant pesymistyczny, są problemy, niektóre rejony trzeba gasić. I wariant zupełnie pesymistyczny, nic się nie udaje, Solidarność mobilizuje kraj i nie mamy czym robić stanu wojennego. Czym to grozi? Nie tylko tym, że władza komunistyczna się rozpada, ale tym, że taki Jaruzelski, Kiszczak, mógł być postawieni przed sądem. Oczywiście bronią też własnej skóry. Oczywiście, czy to znaczy, że wszystko by było tak prosto? Oczywiście nie znać. Tuż przed 13 grudnia na posiedzeniu Biura Politycznego Sowieckiego jest jeszcze raz omawiana sprawa stanu wojennego. Czy Jaruzelski to już wprowadzi, czy nie? I jeszcze raz padają słowa. Nie możemy się zgodzić
na żądanie Jaruzelskiego, żebyśmy to my wprowadzili wojska. Nawet jeżeli sobie Solidarność obejmie władzę, to będzie tylko tyle. Taki jest zapis. To będzie tylko tyle. Czyli trzeba będzie się z tym pogodzić, nawet jeżeli Solidarność obejmie władzę. Mieliśmy szansę wejść na drogę do niepodległości w roku 81. Oczywiście to nie byłoby łatwe, bo byliśmy uzależnieni gospodarczo od Sowietów. Na tym samym biurze politycznym padają słowa, które mówią o tym, jeżeli do tego dojdzie, to trzeba będzie nie tylko pogodzić się z tym samym rzeczy, ale zabezpieczyć trasy komunikacyjne do armii sowieckiej w NRD, no i wykorzystać sytuację gospodarczą do odpowiedniego szachowania Polski. Więc to by była jeszcze droga długa, ale szanowni państwo, to by uruchomiło proces, tak jak w 1989 roku uruchomiliśmy proces, którego nie dało się zatrzymać. Mieliśmy, śmiem twierdzić, i to jest teza, którą stawiam, mieliśmy szansę na otwarcie drogi do niepodległości w roku 1981. Wprowadzenie stanu wojennego dzięki tym zabiegom psychologicznym spowodowało, że to temu został ukręcony, jak się mówi brzydko, łeb. Hydra Solidarności, jak to mówiono w obozie komunistycznym, miała ukręconą głowę. Szanowni państwo, Jaruzelski wprowadził stan wojenny w obronie władzy partii komunistycznej nad Polską. Przez następną dekadę, prawie dekadę, pokazał, że nie ma pomysłu na to, co z tym zrobić. Nie ma pomysłu gospodarczego, żeby w warunkach realnego socjalizmu osiągnąć, dziękuję, że pan spojrzał na zegarek, bo ja też spojrzałem, żeby w warunkach realnego komunizmu osiągnąć jakąś zmianę. Wiemy, że kolejne lata to pogłębianie się zapaści gospodarczej Polski, regresu cywilizacyjnego. Koszt związany z tym, że elity inteligencji muszą uciekać na zachód albo nie wracają, to już to pomijam. Ale szanowni państwo, w drugiej połowie lat 80. Jaruzelski i jego ekipa otrzymują proste komunikaty z ZSRR. Nie udało się Sowietom zatrzymać destrukcji ich państwa. Gorbaczow wyraźnie mówi, na posiedzeniach Układu Warszawskiego, znaczy niekoniecznie bezpośrednio, ale przez swoich przedstawicieli, że nie ma szansy na to, żeby Sowieci bronili komunizmu w jakimś kraju zewnętrznym. Bo problemy ich są takie, że każda partia zostaje ze swoim narodem. Jaruzelski w roku 86-87 takie komunikaty otrzymywał. Wiedział, że zaczyna się gra z czasem tak naprawdę. Bo cykliczność PRL-u polegała na tym, że góra kilkanaście lat trwa jeden okres i jest jakiś bunt społeczny. Bo Polacy są narodem, który ma wielką zaletę, że mamy też wady, ale mamy wielką zaletę, że nie poddajemy się zniewoleniu. I to, że jest 56 rok, 70 rok, 80 rok, to powoduje, że im bliżej było końca lat 80, musieli myśleć komuniści o pokoleniu, które dorasta. Pokolenie działaczy Solidarności w znacznym stopniu miało przetrącony kręgosłup. To było pokolenie działaczy, którzy byli już bardziej stonowani. Ale są dokumenty MSW, które piszą o tym, że wyrasta nowe, wchodzi w dorosłe życie nowe pokolenie ludzi, którzy mieli po 10 lat w czasach Solidarności. I oni są bardziej radykalni niż tak, jak to używano w terminie, w dokumentach MSW, są bardziej radykalni niż ich duchowi ojcowie Solidarności. Wiedzieli, że wchodzi w życie dorosłe pokolenie, które albo chce z Polski uciekać, albo nie akceptuje komunizmu. I obawiano się, że narasta kolejny zakręt. Pytanie było takie, skoro nie ma parasola ochronnego sowieckiego nad władzą partii nad Polską, to kiedy się o tym dowie społeczeństwo? Bo wtedy dni partii należałoby zakładać, będą policzone. Czy to będzie jakiś pełzający bunt, czy nie pełzający, w każdym razie może to być niekontrolowalny wybuch wydarzeń. Lepiej przygotować się i próbować
dokonać zmian pod kontrolą. Dlatego dochodzi do okrągłego stołu. Mamy dokumenty z roku 1988, które pokazują, jaki model sobie partia wymyśliła, że jaki powinien być. Dokooptować trochę takiej łagodniejszej części opozycji, bez KPN-u, bez jakiejś Solidarności Walczącej, które mówiło o niepodległości, o systemie parlamentarnym, to ich nazywano ekstremistami. Szanowni Państwo, przypominam, bo tych terminów nie odczarowaliśmy. Ekstremistami byli ci, którzy mówili o niepodległości i o demokracji parlamentarnej. Dzisiaj byście nazwali Państwa ekstremistą kogoś, kto w ten sposób mówi, że powinien rządzić w kraju parlament. Zakładam, że i wtedy Państwo tak nie nazywaliście ich, bo to był język partii, ale to była ta ekstrema, którą się posługiwano. Szanowni Państwo, wymyślano, że trzeba stworzyć Izbę Senacką, gdzie taka opozycja będzie mogła się wyszumieć, ale trzeba zadbać o to, jak napisano w dokumencie z jesieni 88, że prezydentem będzie